21 kwietnia zmarła suwalska dziennikarka Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz. Miała 64 lata. Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz pochodziła z Węgorzewa. Jako absolwentka polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej trafiła do Suwałk na początku lat 80. Tutaj rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2, po czym trafiła do Wojewódzkiego Domu Kultury. Nowy rozdział swego zawodowego życia, dziennikarstwo, zaczęła w krajobrazach. Potem był tygodnik suwalsko-mazurski. Dziennikarstwo pochłonęło ją bez reszty. Była redaktorem naczelnym tygodnika suwalskiego, kierownikiem oddziału i dziennikarką Gazety Współczesnej, a w ostatnich latach pracy sekretarzem redakcji dwutygodnika suwalskiego. Zafascynowana postacią suwalskiego malarza prymitywisty, porównywanego z Nikiforem Tadeusza Muśki, napisała i wydała o nim książkę Był sobie Muśka. Niezwykle życzliwa, lubiana, ceniona. Wspaniała koleżanka. Żegnamy Cię, Graszka, z ogromnym żalem.